Witam wszystkich serdecznie mieszkańców oraz gości zgromadzonych na powiatowych obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Szanowni Państwo, zgromadziliśmy się dzisiaj, aby uczcić 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Dziękuję za przybycie mieszkańcom powiatu, którzy aktywnym udziałem w uroczystościach zdecydowali się zamanifestować swój patriotyzm. Szanowni Państwo, drodzy uczestnicy naszego dzisiejszego zgromadzenia. Dane nam jest stać tu przy pomniku losów naszej ojczyzny, Polski, w dniu 11 listopada 2017 roku. Dziś obchodzimy w kraju oraz w wielu miejscach poza jego granicami święto odzyskania niepodległości. Obchodzimy je po raz 99. Dziękuję Wam za tak liczną obecność. To jedna z rzadkich okazji, by stanąć w tym miejscu wspólnie, razem, mimo dzielących nas nieraz poglądów na to, jak ma wyglądać polityka w kraju, w regionie, w powiecie czy w gminie. To jest bardzo ważne, gdyż w ten sposób tworzy się wspólnota, którą łączy wspólna idea, myśl, mimo tego, że jesteśmy tak różni. Często zastanawiałem się, jak to było możliwe, że wtedy, po 123 latach niewoli, Polacy, mimo szalonych różnic wynikających zarówno z geografii, języka, obywatelskości czy kultury, poglądów politycznych, wiary, wielu lat emigracji, mających swoje korzenie w różnych nacjach, znaleźli w sobie tyle samozaparcia, zrozumienia, często wyrozumiałości wobec siebie, że byli w stanie stworzyć i utrzymać w tych pierwszych, najtrudniejszych latach państwo. Odpowiedź nie jest łatwa, tak jak nie jest łatwa nasza ponad tysiącletnia historia. Ja nie znam prostej odpowiedzi na to pytanie. Jednak wiem, że polskość to pewien fenomen, którego wielu nie rozumie, ale który umożliwił przetrwanie naszemu narodowi wiele dziejowych burz. To fenomen, który dla jednych jest przekleństwem, a dla drugich wartością, dla której warto poświęcić własne życie. Tacy byliśmy wtedy. Powiem więcej, sądzę, że tacy jesteśmy i teraz. Drodzy Państwo, za rok o tej porze obchodzić będziemy okrągłą, setną rocznicę odzyskania niepodległości. Niedawno obchodziliśmy 70. rocznicę przyjazdu na ziemię zachodnie naszych rodziców i dziadków, wygnanych z terenów wschodnich II Rzeczpospolitej, które utraciliśmy po II wojnie światowej. Ziemię, na których przychodzili na świat nasi najwięksi bohaterowie, twórcy, żołnierze, przedsiębiorcy, naukowcy, które przez stulecia kształtowały ten fenomen polskości, są teraz poza naszymi granicami. Ci ludzie wtedy wnieśli nieoceniony wkład własnych sił, pracy, myśli, krwi i potu, aby w 1918 roku Polska powstała jak Feniks z popiołów. Teraz pozostały tam groby, wspomnienia, historia, znaki naszej wielowiekowej obecności. Tutaj takie znaki dopiero powstają od 3 pokoleń. Gdy podróżujemy po Polsce centralnej czy wschodniej, często napotykamy ślady historii. Bardzo wiele z nich odnosi się do tej chwili sprzed niemal 100 lat, gdy wróciliśmy na mapę Europy i świata. To są miejsca, które łączą i dają poczucie ciągłości i wspólnoty. Myślę, że nadszedł czas, aby na naszej ziemi powstał widoczny znak, że i my, mieszkańcy ziemi ołaskiej, włączyliśmy się w tę sztafetę pokoleń, której na imię Polska. Szanowni Państwo,
Proponuję i zachęcam, aby w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości w Oławie został wzniesiony i odsłonięty pomnik poświęcony tej wielkiej rocznicy. Zapraszam wszystkich do wsparcia tej inicjatywy. Mam głębokie przeświadczenie, że 11 listopada przyszłego roku przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego spotkamy się przy tym nowym pomniku, aby świętować stulecie odzyskania niepodległości przez nasz naród. Dziękuję za uwagę.
jest naszej sprawy. Ja w Polskę, mamo, tak bardzo wierzę i świętość naszej sprawy. Dziś idę walczyć, mamo kochana, nie płacz, nie trzeba, ciesz się tak jak ja. Serce mam w piersi rozkołatane, serce mi dziś tak cudnie gra. Dziewiąta rocznica odzyskania niepodległości
to taka rocznica wyjątkowa, rzadko się zdarza, żeby tak dwie dziewiątki były koło siebie. Tym bardziej jest to ważne, że jest z nami pan Furgała, który niemal ma tyle samo lat. To jest rzecz niewyobrażalna dla nas, którzy mają 50, 40, 30, 35. Więc tym bardziej gorącymi brawami przywitajmy pana Furgałę, bo to, że jest z nami, to jest rzecz niesłychana. Bardzo wielu ludzi ma... Bardzo wielu ludzi nigdy nie będzie miało takiej okazji, żeby spotkać tak szacownego człowieka, który pamięta Polskę przedwojenną i który jeszcze pamięta marszałka Józefa Piłsudskiego. To jest rzecz, którą warto zapamiętać i kiedyś może przekazać innym, że się spotkało z takim człowiekiem. Przygotowaliśmy dla państwa kilka atrakcji, ale najważniejsze jest, żebyście aktywnie włączyli się w śpiew. Nasza szacowna orkiestra będzie nam przygrywać. Starajmy się to wykorzystać tak, żeby podtrzymywać tą piękną tradycję śpiewania z okazji święta odzyskania niepodległości. Dodatkową atrakcją, która ściśle wiąże się z odzyskaniem niepodległości, to jest też dzisiejsze święto świętego Marcina i związane z tym pewne sprawy kulinarne, mięsina. Kiedyś piękna tradycja zawsze nawiązywała do tego, żeby w Polsce na stołach ta mięsina była i myśmy poszli w tym kierunku i uczniowie z klasy gastronomicznej przygotowali, mam nadzieję, pyszny bulion z tej mięsiny. Obowiązkowo jest pyszny, każdy będzie mógł skosztować. Poza tym też będziemy mieli coś na rozgrzewkę, takie biorące jakieś kiełbaski, ale myślę, że to jest rzecz taka dodatkowa, ale nie najważniejsza. Najważniejsze jest to, żebyśmy tutaj świętowali z uśmiechem na ustach, radośnie śpiewali pieśni patriotyczne, byli ze sobą. Proszę zobaczyć, dzięki obecności pana Furgały mamy tutaj cztery pokolenia. Cztery pokolenia Polaków. Od tych najmłodszych do tych najstarszych. I myślę, że tym bardziej... A piąte nawet jest. Prawie piąte. Jest piąte. Jest piąte. I myślę, że tym bardziej ten dzisiejszy dzień powinien utkwić w naszej pamięci. Mamy parę atrakcji, szczególnie dla naszych najmłodszych, ale staraliśmy się, żeby wszyscy z państwa wyszli w dniu dzisiejszym z tego naszego spotkania zadowoleni, pełni dumy z Rzeczpospolitej. Po prostu pełni dumy z Rzeczpospolitej. Tego nam wielu zazdrości i nie dajmy sobie tego zabrać. Dziękuję bardzo. Ale prezesemu z ziemi łaskiej. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ja tylko przypomnę, że osoby, które rozwiązały test o życiu i twórczości pana Jarosława Furgały, brawa dla pierwszej z naszej odważnej małej patriotki. I dla drugiej, trzeciej, towarzyszy chłopca, którzy powrócimy. Zapraszamy. Proszę Państwa, wręczy flagi. Będziecie mogli później w ciągu najbliższych. Tutaj sobie stań. Świąt patriotycznych z godnością prezentować. Ja jestem obok. Chodź, ja jestem obok. Tak? Chodź obok. No, zaraz pan poszedł. Dziękujemy. Tutaj jeszcze schopki. Tak? Chodź. Jest. Jeszcze jedna flaga została. I jeszcze zapraszamy. Chodź kolejno. Tu zapraszamy. Jeszcze jeden odważny. Mamy jeszcze jedno. Kto się przyzna, że jest najmłodszy gdzieś jeszcze. Może być. Szanowni Państwo, jest naszą pasją ESG, czyli takie gry taktyczne. Mamy tutaj kamizelki, repliki karabinów i zapraszam wszystkich do obejrzenia. Można sobie zobaczyć, zapytać się o coś. Gdzie trenujecie na co dzień? Lasy na Zaodrzu, opuszczona radiostacja w Godzikowicach, różne tereny. Czy może każdy chętny do Was dołączyć, czy musi spełnić jakieś warunki? Powinien mieć przynajmniej 16 lat. I być przede wszystkim odpowiedzialny, ponieważ to sport dla ludzi z głową. Równie smaczne tutaj produkty. Dziękuję serdecznie. Teraz jak Państwo gorący, także usłyszałem tutaj przemian usług gastronomicznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie.
rozpieszczać nasze podniebienia. Gdzie to jest?